Jesteśmy już po drugim odcinku Wiosna. I ponownie zadamy panu kilka pytań. Bardzo proszę. Myślę, że pierwszym z naszych pytań będzie, czy ma pan zamiar jakoś sprzedać kiedyś te buty? Generalnie nie kupowałem tych butów, aby je odsprzedawać, ale myślę, że przy takiej dużej kolekcji jest szansa i podam jedyny taki przykład na ten moment. Mianowicie mam serię butów Nike LeBron James. To są buty, które specjalnie projektowałem, czyli można powiedzieć, że one są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. I teraz nadarzy się taka okazja, że ten koszykarz LeBron James, wszystko wskazuje na to, że w lutym 2023 roku będzie zawodnikiem, który rzucił najwięcej punktów w całej historii NBA, czyli jego marka jeszcze bardziej wzrośnie, bo w tej chwili, przypominam, ma drugie miejsce i przekroczył 38 tysięcy punktów. W związku z tym myślę, że i te buty będą droższe i przypuszczam, że za jakiś czas, gdybym wystawił to na aukcji zagranicznej, to jest szansa, że te buty zostaną sprzedane za całkiem wysoką kwotę. W związku z tym może te buty bym w przyszłości odsprzedał w ten sposób. Okej. Wszyscy dobrze wiemy, że oprócz butów pasjonuje się również pan w muzyce. Ma pan całkiem sporą kolekcję głośników i zna się pan po prostu na muzyce. Ile ma pan głośników i jak pan ocenia swoją kolekcję w tej kwestii? To jest moja pasja obecnie numer dwa, kiedyś była numer jeden. Zasadniczo muzyką tak na poważnie interesuję się powiedzmy od 5, 7, może góra 10 lat, ale należy wiedzieć, że już jak byłem w waszym wieku, to zacząłem tą muzyką się bardziej interesować niż przeciętne moje pokolenie. Oczywiście to jest dosyć moje stwierdzenie takie odważne, bo jednak młodzież i słucha tej muzyki często i dużo. Natomiast moja kolekcja to głównie głośniki firmy Marshall. Mam sporą tę kolekcję rzeczywiście. Nie potrafię powiedzieć teraz, ile wynosi sztuk ta kolekcja, ale będzie powyżej 10. Dużo głośników mam po prostu w szkole, że tak powiem, udostępniłem to na warunki naszej tutaj szkoły, żebyśmy mogli sobie słuchać i na takie projekty jak dzisiaj. Powiem szczerze, że mam też bardzo profesjonalny zestaw, już taki muzyczny z wyższej półki. To jest też firma francuska, Duvalier, oraz głośniki duńskie, które nazywają się Audio Vector. Musiałem sięgnąć do pamięci, bo dawno ich tam nie używałem. I w związku z tym to naprawdę muzyka na dobrym sprzęcie. Uwaga, to jest taki dobry przykład. To jest takie przejście, jakbyśmy oglądali telewizję w kolorze czarno-białym, a telewizję w 4K. Czyli jeśli słuchacie muzykę na telefonach albo na laptopie, to wyobraźcie sobie, że to jest taka muzyka jak film czarno-biały. Natomiast jeżeli przejdziecie na takie już głośniki Marshalla, to tak jakbyście oglądali telewizję kolorową. Natomiast jeżeli ja już puszczę sprzęty najwyższej półki, to tak jakbyście oglądali, właśnie mówię, telewizję 4K, po prostu w wypadku oglądania macie głębię kolorów i fantastyczny obraz, a w przypadku muzyki są doznania niesamowite. Po prostu nasz słuch słyszy takie dźwięki, które nigdy przedtem nie wyłapał. Jakie szczegóły, detale, normalnie w telefonie czy w laptopie tego na pewno nie usłyszycie. Tu mówię o dźwiękach niskich, wysokich i też nawet średnich. Także to pytanie ciekawe, dziękuję. No to ja jeszcze mam pytanie. Skąd pan bierze te buty? Czy pan zamawia od specjalnej osoby, czy każdy z osobna? Jak to wygląda? Powiem znowu, że ten system, który mam opracowany, to nie mówię o nim publicznie, bo jest taka obawa, może przesada z mojej strony, ale ktoś by mógł to podchwycić i po prostu już by miał szansę te buty dostać. Generalnie to polega na tym, że częściej kupuję w sieci niż w sklepach stacjonarnych. To wynika z tego, że te buty specjalistyczne trzeba też sprowadzać z zagranicy. Oczywiście na stronach oficjalnych to mogę powiedzieć Nike.com, Adidas.com oraz na specjalistycznych stronach internetowych. Bywam też od czasu do czasu w sklepie biegacza, to jest największy sklep w Polsce trudniący się sprzedażą butów i obuwia sportowego dla biegaczy, więc krótko mówiąc mam bardzo dużo pomysłów na szukania tych butów i żyjemy w takich czasach, że w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia, zasobność portfela czy karty kredytowej i możemy sobie kupić buty z każdego zakątka świata i też miałem takie sytuacje, że kupowałem z zagranicy, ale najczęściej jest to też, że kupuję to na aukcjach internetowych, bo ktoś tam kupi, mu się nie spodoba, albo jest zły rozmiar, albo po prostu mu nie pasują, więc ta kolekcja, którą widzimy, no to rzeczywiście musiałem się nastarać, żeby kupić, bo to nie jest tak, że pójdziecie do starego browaru albo do Poznania i kupicie te buty. No raczej to jest dla osób, które
wiedzą, czym chcą biegać. W związku z tym nie opłaca się sprzedawcom takich butów zamawiać, bo to jest około 1% zainteresowanych ludzi, którzy kupują buty, tak? Czyli jeżeli ja wystawię takie buty, to będzie 10 klientów, a na te buty będzie jeden albo dwóch, bo po prostu w nich nie za bardzo da się chodzić, chociaż można, ale generalnie one służą rzeczywiście do biegania. Czyli zamykamy część drugą, zapraszamy na kolejną, trzecią, lato.